tym odcinku zaczynamy naszą podróż po Wietnamie. Ta seria będzie składała się z kilku filmów, w których pokażemy ten niesamowity kraj, podróżując lądem z północy na południe. Na szczęście wszystko git. Jeszcze odbyliśmy rozmowę z panem pogranicznikiem. On zadał kilka pytań, ale jedziemy dalej. Siedliśmy od razu i nas zarzucili. Nie zdążyliśmy wyjść, a już przyszli ludzie, którzy chcą coś od nas. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i zwiedzajcie świat razem z nami. To jest całe miasto graniczne tak naprawdę. Wywozi was tu wózeczkiem, później idziecie gdzieś w tamtą stronę. Nie mam pojęcia, gdzie tu się idzie, to jest chyba China Immigration, a tam jest chyba Wietnam, czyli tutaj chyba. Papa, Chiny, witamy w Wietnamie niedługo. No i udało się. Na szczęście e-visa, niezależnie od tego, w którym porcie przekroczycie granicę. Tyle, że po prostu w tych miejscach, które respektują e-visa. Trochę reperujemy siły śniadankiem. Paulinka trochę się gorzej czuje. Na szczęście mi już trochę lepiej, ale Paulinę trafiło na podróż, więc masakra. Założył nas do kolejnego busa, którym będziemy jechać do Hanoi. Misja wykonana, przekroczyliśmy granicę, więc jest dobrze. Generalnie całość też była bardzo mocno skomplikowana. Chińczycy nie chcieli nas, znaczy chcieli nas wypuścić, ale bardzo mocno nas sprawdzali. Jakieś pytania, nie pytania. Trzy razy brali paszporty. A jak weszliśmy do Wietnamu, to już... Wietnam to komunistyczny kraj wielonarodowościowy, który składa się z 54 grup etnicznych. Powierzchnia Wietnamu zbliżona jest do Polski, ale mieszka tutaj ponad 100 milionów ludzi. Ze względu na swoje położenie wyróżnia się tutaj kilka stref klimatycznych, dlatego będąc w Hanoi styczniu mieliśmy około 10 stopni, a na południu w tym samym czasie było około 35. No, gościu generalnie nas wysadził na środku drogi na przystanku. No i lecimy do hostelu teraz. O, taksówkarze, proszę bardzo. A my lecimy dalej. Z pudłem to muszę trochę sobie przytyć. Jezu, przejść tutaj przez jezdnię. Zielone mryga. Zaraz nas rozjadą. Tam już czekają. To miejsce bogate, piękne krajobrazy i pyszne jedzenie. Właśnie wypłaciliśmy pieniądze z bankomatu. Kiedyś sąsiad mi powiedział, że wszyscy w niedługim czasie będziemy milionerami w Polsce. Ja już jestem, sąsiedzie. Milion? 2 miliony. A jak u ciebie? Próbują nam pokazać drogę. Zaoszczędziliśmy 2,30 tylko dlatego, że pomyliłem autobusy i wsiedliśmy nie do tego. I gościu mówi, że nie jedzie tam, gdzie chcemy, ale przystanek wstecz. No i nas zabra za darmo. Czerwone światło, ma w dupie to. Kolejna ma w dupie. Kolejny ma w dupie, ci się zatrzymali, ale tam już dalej przejeżdżają, więc naprawdę tutaj najgorzej to być pieszym. Idziemy, już blisko. Już blisko. Znacznie więcej turystów tu jest. Można zauważyć wszędzie praktycznie białych. Jesteśmy. No i proszę. Bardzo niefajny hostel generalnie, otrzymają paszport i muszę wpłacić depozyt 400 tysięcy. W końcu w Hanoi. Jesteśmy w takiej knajpie Banh Mi 25, ale są tutaj praktycznie sami obcokrajowcy. Także zobaczymy następnym razem, pewnie będziemy szukać czegoś innego, ale to mamy z polecenia, także może będzie dobre. Przyjechaliśmy z miejsca w Chinach, gdzie nie ma w ogóle obcokrajowców, gdzie są sami Chińczycy. Taki mocny szok kulturowy, szok turystyczny według mnie, który mi się osobiście nie podoba. Aż tak. Ale nie jest tak źle. Chociaż pierwsze wrażenie Wietnam na mnie zrobił, no takie średnie, 6 na 10. Mała kanapeczka generalnie, ale na ciepło. W czasach kolonialnych Francuzi przywieźli bagietę, no i u nich została w tradycyjnej właśnie kuchni. Pauliny kanapka jest z kurczakiem, ale moja zawiera taką szynkę, trochę ogórka, marchewki. No i coś tutaj jeszcze jest, to jest wieprzowina. Kanapeczka jest smaczna, wilgotna w środku, tutaj jest takie bardziej mięsko mielone. Naprawdę jest to dobrze.
Hanoi to drugie co do wielkości miasto w Wietnamie. Jest to niesamowite, tętniące życiem miejsce, w którym można zaobserwować wiele wpływów francuskich oraz chińskich. Można tu znaleźć mieszankę architektury kolonialnej na Starym Mieście, liczne świątynie oraz prawdopodobnie największą ilość skuterów w całym kraju. Jesteśmy właśnie w cytadeli imperialnej, cesarskiej. Jest to strasznie głośno, także zaraz będziemy kupować bilety, a kosztują one 70 tysięcy ding-dongów za osobę. To co, idziemy? A to, uwaga, jest Ho Chi Minh. Dla porównania, tam był wszędzie Mao Zedong, tu jest Ho Chi Minh. Na każdym banknocie. A to odwrócony Ho Chi Minh. Proszę bardzo. Prawdopodobnie to Ha Long może być, więc spoko. A i mamy grupę wietnamskich dzieci, które nas właśnie otaczają. Good, good. Hello, hello. Zobaczcie, jaki mam fan klub. Yo, yo. Mamy zakończenie roku w wietnamskiej szkole. Sorry, sir. Do you speak English? What's happening here? Okay. No English. Chodźmy, zobaczmy. Nie poszło najlepiej. Będą rzucać zaraz. No i hop do góry. Gratuluję, studenciaki. Poszło. Welcome to Vietnam. Thank you so much. Glad to meet you. Thank you so much. Boże, czy wy widzieliście, co się właśnie wydarzyło? Oni normalnie jakby... Nie wiem, ci ludzie w Wietnamie są mili, kurde, po prostu jak inny świat. Jesteśmy tutaj, oni się do nas uśmiechają, tutaj normalnie robią sobie z nami zdjęcia, witają się z nami, wow, rewelacja. Za mną jest cytadela cesarska, wówczas wniesiona w VIII wieku naszej ery przez chińskie władze okupacyjne dawnego Wietnamu, czyli Annamu. Ta cytadela pełniła funkcję pałacu cesarskiego do momentu przeniesienia stolicy państwa do Hue miejscowości. I było to na przełomie XVIII-XIX wieku. Pod koniec XVIII wieku, wskutek działań wojennych, ten pałac został bardzo zniszczony. Likwidacji pałacu przyczyniły się francuskie władze kolonialne, które w XIX wieku chciały zburzyć ten pałac i przygotować ten teren pod swoje urzędy. Nazwę zmieniono później tego miasta na Hanoi. W tym budynku, w którym się teraz znajdujemy, czyli w tej cytadeli cesarskiej, zmieniono ją na koszary, a tam, gdzie widzimy, jest ta wieża z flagą. To jest ośmiokątna wieża flagowa. Umieszczone jest Muzeum Armii Wietnamskiej. Schody są dosyć strome. Naprawdę, kto to budował, to miał niezłą myśl przestrzenną. A w ogóle, żeby się tu zmieścić, to jest dramat. Jak przystało na państwa komunistyczne, którym też jesteśmy, bo Wietnam też jest państwem komunistycznym, jest tu dużo imperializmu. Jak widzicie, tutaj imperializm przejawia się tym, że jest to imperializm z kartonu. Kartonowy imperializm, jakiś kartonializm. Ta super budowla powstała tutaj pewnie jakieś 2 lata temu. Ponieważ została zniszczona i doprowadzała do tego, że Francuzi akurat sobie postawili o takie budynki jak i to. No a mamy wielkich fanów tutaj wszędzie. Niestety żaden nie mówi po angielsku. Coś tam mówią, kilka słów, ale dużo machają, mówią hello. Ten żółw nie jest takim zwykłym żółwiem, ponieważ jest żółwiem z szafiru. On o masie 2 ton, więc to jest kawał, kurde, żółwia. Can you speak in Vietnamese? No. I only can say, come on. Xin ciao. Xin ciao, what does it mean? Hello. Ciao, xin ciao. Yes. Nice. Yes. Mam lekcję wietnamskiego. Okay, let's do it. Co tu się dzieje w ogóle? Chyba nie do końca tak miało być, ale... Oh. Okay. Your name in YouTube? It's Couple Adventure, actually. Surprise! Yeah, subscribe. Is this a traditional Vietnamese suit? What's the name of this suit? Go Fu. Go Fu. Go Fu. Go Fu. Yes. Go. Okay, it's really difficult. Thank you. Bye. Bye. No, grubo. Zobacz, tutaj ładnie, tutaj żeśmy nie byli jeszcze, a mieliśmy już wychodzić. Tu jakieś w ogóle są stare mury tego miasta. Teraz jesteśmy wewnątrz tego pałacu z kartonu, który został zniszczony. A tu chyba nawet nie są jego pozostałości, te ruiny. Ale tak czy inaczej wygląda to nie najkorzystniej. No nie wiem, czy to jest odrestaurowane. Ogólnie to nie za wiele tego miejsca tutaj zostało, głównie wszystko jest na kartonie. Albo takie małe części w gablotach. Yo, małe ziomki. Ty zobacz, jaki homak by nam się taki przydał, co? No i byś nosił to z tym kijem? Nie, no może bez kija, ale mówię o tym hamaku, po prostu. Poczekaj, dzida.
Większe ode mnie. No, jakbyś tak położył. Tak? Ale jakie ostrze. Większe ode mnie, czy nie? Większa. No nice. W ogóle jak to wyglądało wcześniej, za czasów dynastii Li? No nic mi to nie wygląda, szczerze mówiąc. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Nie mam pewnie gdzieś tutaj. Co to jest? To jest ten pałac. A my jesteśmy tutaj, to była ta brama. Co czytasz? Nic nie czytam, odpoczywam. No, no nakłócająco? Ty jesteś jakimś Chińczykiem? Tak, zamieniam się w Chińczyka, w Azjatę. Po wyparciu dynastii Ming, chińskiej dynastii z Wietnamu, zaczęła panować tutaj dynastia Le, która panowała niecałe 100 lat, od 1428 roku i jest uznawana za jedną z najlepszych dynastii w Wietnamie, ponieważ bardzo dynamicznie rozwijała się wtedy gospodarka. Ogólnie kultura, nauczanie, każda dziedzina tak jakby rozkwitała w tym czasie. Ciekawostką jest to, że na wysokie stanowiska w tym czasie były powoływane osoby nie z cesarskiej rodziny, tak jak to jest normalnie robione, tylko każda osoba, która zdała odpowiedni egzamin na dane stanowisko, mogła tutaj to stanowisko zająć. Także nie było to tak robione jak w innych krajach w tym czasie. No i to też było cenione, no bo zapobiegało to wielu konfliktom interesów między rodzinami, tak na przykład. Jeśli to była randomowa osoba, no to nie było problemu. Stoimy przed mauzoleum Ho Chi Minha, przywódcy Socjalistycznej Republiki Wietnamskiej, komunisty oraz polityka. Czyli jak doszedł do władz, była pierwsza wojna wietnamska pomiędzy komunistami, którzy dochodzili do władzy, a Francuzami. A następnie rozpoczęły się kolejne wojny wietnamskie, trwające aż 20 lat, od 1955 do 1975 roku, gdzie Wietnam Północny, czyli komuniści, walczyli z Wietnamem Południowym, w którymś tam roku, a po około 9 latach, włączyły się Stany Zjednoczone. Wietnam Południowy przegrał tę wojnę i wojska komunistyczne zdobyły wczesną stolicę Saigon, po prostu wjeżdżając tam czołgami, no i tym samym wygrywając wojnę wietnamską. Jesteśmy tutaj, a mogliśmy być tam. I jaki jest morał z tej historii? Żeby zawsze wkładać długie spodnie, bo Daniela nie wpuścili, bo miał krótkie. Widać, że równość nie dla wszystkich. No, gościu popyla w krótkich spodenkach, a babka w spódnicy. Na terenie mauzoleum Ho Chi Minha znajdują się trzy rzeczy. Pierwsze to jest jego samo mauzoleum, drugie to jest jego muzeum, a trzecie to jest świątynia. Ta świątynia została zbudowana przez cesarza Li Taitonga. Powstała tak naprawdę w ramach wdzięczności, bo cesarz nie miał wcześniej dzieci. W końcu znalazł sobie żonę i miał syna i właśnie wtedy zbudował tę świątynię. Bo tak mu też poradził mnich, który zobaczył to w swoim śnie, że właśnie ta świątynia stoi na jednej nodze, dlatego ta świątynia też się nazywa... Jednonóżka. Jednonożna świątynia. I w kształcie przypomina kwiat lotosu. Co roku tutaj odbywała się też ceremonia, gdzie modlono się o długie życie cesarza właśnie Li Taitonga, który wybudował tą pagodę. Podczas tej ceremonii właśnie zjeżdżali się tutaj mnisi i na końcu cesarz wypuszczał ptaka, który odlatywał w jakąś stronę i wszyscy ci ludzie szli wtedy za tym ptakiem. Tu musieli chyba daleko iść. Tu przed państwem pałac prezydencki. Jesteśmy właśnie w taoistycznej świątyni, gdzieś w centrum. Jakie piękne budowle. Bardzo ładne w ogóle te zaokrąglenia, te dekoracje tych dachówek. Inne niż w Korei, inne niż w Chinach. Taka zamknięta forteca w zasadzie pośród miasta. Jest otoczona takimi murami. Trochę przynajmniej możemy się przed deszczem schować, bo drzewa zasłaniają. Były gigantyczne te drzewa. A patrzcie, jak budynek pięknie wygląda. A za wejście do tej świątyni zapłaci 10 tysięcy wariatów. Około złoty 50 zł na osobę. O kurczę, to chyba wszystko jest wykonane z drewna. Wnętrze tej świątyni jest niesamowite. Zwiedzając Hanoi, trafiliśmy niestety na najgorszą pogodę, ale nie przeszkodziło nam to w dotarciu do wszystkich miejsc, które chcieliśmy zobaczyć. Po 3 tygodniach w Chinach byliśmy jednak trochę oszołomieni ilością turystów, jaką tutaj spotkaliśmy. A tu mamy buty jakiegoś mnicha, jakiś artefakt, kalosze.
ogólnie tak się przechadzaliśmy i zobaczcie, co tutaj jest. Masa butelek z whisky. Tutaj akurat są jakieś makalany. Nie znam akurat tego, ale tam były te Glenlivety. Livety. Nie zjedzą tego. Zobacz na tego. On to już nie jadł nic, kurde, od tygodnia. Ale on ma tylko jedno ciastko, to pewnie dlatego. Pewnie tak. Tamci, no ten to już widać, że jadł i pił. Ile mu ogo, duży rósł. To jednak nie jest drewno. Plastik. Średniowieczny plastik. A to jest brama wejściowa do świątyni. Naprawdę, bardzo ładnie tu mają. Już taki starszy styl, widać, wietnamski. Już nie ma tego kolonializmu. Ogólnie to dzisiaj mamy trochę średni dzień na nagrywanie. Wieje, zimno, Paulina chora jest. Ale są ludzie, którym to nie przeszkadza i na przykład możecie sobie w taką dżdżawkę popływać sobie łabędziem. Bo czemu nie? Chcemy wam zaprezentować dekorację, czyli przejście dla pieszych. Nie ma to żadnego znaczenia, że tu jest przejście dla pieszych. I tak musicie zrobić ten odważny krok, wyjść na sam środek, bo inaczej oni się nie zatrzymają. Trzeba przechodzić tak, jak można, bo inaczej oni i tak mają to w dupie. Ale cóż, idziemy grupą, dobrze. Tak więc na załączonym obrazku widzicie, że to jest to dekoracja tylko. Ta pagoda za mną ma 1500 lat generalnie. Została wybudowana w około 550 roku naszej ery. I co jest jeszcze bardzo ciekawe, ona najpierw została wybudowana w innym miejscu, a później została przeniesiona tutaj, około XVII wieku. Czy widzieliście, jak rośnie pomelo? Chyba pomelo, co? Pomelo. Przy Buddzie, żeby mógł się najeść. Przy tej świątyni mają bardzo dużo właśnie takich ilustracji, które definiują, jak oddziaływuje na was karma. Udawać, że będziesz mnichem, znowu się urodzisz kobrą. A będziesz zatrutym wężem. Jeżeli robisz akcje charytatywne, ale pokazujesz swoje imię, no to później przyciąga to skutek niepożądany. Co jest jeszcze bardzo częste w Wietnamie, to są widoki tych śmieci. Po całym dniu zwiedzania przyszła pora w końcu na coś do jedzenia. Daniel znowu został zbeształany za to, że nie ogarnął potrawy. Chciał połączyć jedno z drugim, a pani od razu nie, tak się nie robi. Zupę się je łyżką, a to kluski się je same. Człowiek całe życie głupi i całe życie się będzie uczył, więc... Myślę, że w każdym kraju będziemy się uczyć. Będzie smakowało. O, to jest sos sojowy. W ogóle wyczytałem, że tutaj jest dużo sosu sojowego i sosu rybnego w tej części Wietnamu. W innych się zmieniają te proporcje, więc zależne od regionu. Zobaczcie, jak wygląda życie nocne w Hanoi. Dużo Europejczyków tutaj siedzi akurat. Hello, thank you. To jest dzielnica piwa. Ulica piwa tak naprawdę. Tak, ulica piwa. Ilość zaganiaczy zatrzymaczająca. Tak, już ma zagra. Thank you so much. Thank you so much, my friend. Ale ludzie to naprawdę są mili bardzo. To co? Gdzie się dam na piwo, bo widziałeś jakieś miejsce? Czy jeszcze raz musimy przejść przez to bagno? Nie wiem. Skoro tak na sam środku ustawili, że pada wszystkim na głowę, jak przechodzą. Oj, Thank you. Happy New Year. Thank you, man. Co tu zrobić? Panuje tutaj mocny harmider. Czemu wybrałaś akurat ten lokal? Czemu ty wybrałeś ten lokal? Bo wszyscy wiedzą, że ja kocham tu pańską muzykę. Wiem, że może to nie jest ze strony świata, ale... Ja wiem, bo słuchać wietnamskiej muzyki. Ale nie było na tej ulicy wietnamskiej piosenki. Jesteśmy na night markecie, który sprzedają podróbki. Dużo rzeczy. Można się targować. Możesz tego, oczywiście możecie kupić torby North Face'a, kurtki Patagonii. Polecam koszulkę z tym oto panem, to jest Ho Chi Minh. Wszystko ale są jest. Koszulki z Naruto. Gdzie? Tam po lewej. Faktycznie, Sław pozdro. Sławek ma super tatuaż z Naruto, taki wielki fan, więc... Jak naprawdę trzeba docenić jego starania, prawda? Ja też Naruto znajdę wszędzie. O, piny. Są piny. Sztos.
A co, jakieś z Wiedemem? Flaga to tak. Raczej nie będę chciał z flagą Wiedem chodzić. Ale jest ta pani. Zabrać no, się. Mi się ten kraj podoba. Sorry, how much for this country? 50? 50. It could be 20? Why not? Like for my wife. For her. So make it 25, okay, man? 25? Yeah, 25 for country. No. So we are going to somewhere else. Thank you so much. No i niestety gościu twardy w negocjacjach, ale kiepska była ta jego linia negocjacyjna. Nic nie chciał od siebie dać. Żadnego uścisku, żadnego jakiejś emocji, no nie wiem. Twardy negocjator. Nie wszyscy są tacy jak ty. Ja to wszystkich lubię. Będzie wielkie próbowanie zupy pho, czyli tradycyjnego posiłku wietnamskiego, bardzo znanego Polakom, ponieważ mamy bardzo dużo restauracji wietnamskich w Polsce. Jak smakuje w Wietnamie? Zaraz się przekonamy. Jest bardzo smaczna, bardzo aromatyczna. Troszeczkę jak rosół. Nudle mogły być według mnie troszeczkę lepsze. Te chińskie bardziej mi smakowały. Zupka pho, myślę, że najlepsza jaką jadłem. A zawsze wybieramy, pamiętajcie, restaurację AG. Małymi krzesełkami. Dlatego, że zazwyczaj lokalsi w nich jedzą. Nie są jakieś tam przereklamowane. Jest dużo tutaj Wietnamczyków, więc wiedzą co dobre. A turyści chodzą do pięknych restauracji, płacą próbę siana. My zapłaciliśmy 6,60 zł. Czyli, uwaga, 40 tysięcy. Tu jest bardzo popularna kawa, bo oni mają swoje zboża kawy, także kawiarni jest mnóstwo, kawa jest tania. Można ją dostać dosłownie wszędzie i z tego co wiem, to mają tutaj jakąś taką swoją tradycyjną z mlekiem skondensowanym. Zazwyczaj jeden taki kubek kosztuje 4-5 zł. To jest kolejna kawiarnia z kawą wysraną przez luwaki.